życia w tym świecie, formuła życia. Bo Duch Święty właśnie taki jest, jest logiczny, normalny, zwykły, prosty. A jednocześnie towarzyszy temu potężna moc. Potężna moc. Jeden mój znajomy nawrócił się do Boga i był wcześniej hipisem. Poszedł do swojego drugiego kolegi hipisa. Wiesz, jak jest hipis? Hipis sobie jara trawę i ma wywalone na cały świat. I on sobie tak siedział właśnie w domu, ten hipis, wyluzowany człowieku, jak piątek z pankracem. I ten przychodzi do niego i mówi do niego tak. On ten miał ksywę Sokrates, miał ten. I ten usiadł koło niego, mówi, jest to Sokrates? Muszę ci coś powiedzieć, bo mnie wala. Słuchaj, mówi, Jezus jest żywy. Umarł za nasze grzechy, wstał z martwych, wiesz. Oddaję mu swoje życie. Pokutowałem, nawróciłem się. Może też byś się nawrócił. A Sokrates siedzi i mówi, no dobra. On mówi, to modlę się z tobą. Nie ma problemu. Ty. Kto się pomodlił z Sokratesem? Sokrates oddał życie Bogu. Schodzą na dół, bo tam bogaty taki dom. Schodzą na dół pro ciebie rodzice. I Sokrates mówi, mamo, tato, wiesz. A w takim samym stanie. Oddałem życie Jezusowi. A ojciec mówi, nareszcie coś dobrego zrobiłeś! Chciał Sokrates jest Bogiem, służy Bogu, jest Kościołem. Ale to nie była żadna spektakularna rzecz! Żadna spektakularna rzecz, przyjaciele! Rozumiesz? Czyjś telefon w ogóle. Ta muzyka z nieba, co to zaczęło. To coś tutaj gra? Tak. Z nieba, Nie, to trzeba. Nie, trzeba powiedzieć, żeby wyłączyli. Tak, tak, oni się pomylili. Chciałem, że telefon pomylił. I w czym rzecz, przyjaciele? Chodzi o to, że Jezus, jak ktoś powiedział, to Duch Święty w tej chwili będzie ci przypominał te wszystkie rzeczy. On ci będzie przypominał te wszystkie rzeczy. Właśnie w ten sposób. Dlatego musisz siedzieć w Słowie. Bo jak ty nie siedzisz w Słowie, to ty nie wiesz, co powiedział Jezus. Bo skąd ty masz powiedzieć? Bo życie chrześcijanina to jest życie w Słowie. Co będzie dalej robił? Duch Święty będzie kierował ku uwielbieniu Jezusa poprzez udzielenie nam świadomości. To, co Jezus mówi i to, co Jezus robi. Co to znaczy? Duch Święty będzie nas zawsze kierował do uwielbienia Jezusa. Cokolwiek będzie w naszym życiu się działo, będzie to kierowane do uwielbienia Jezusa. Duch Święty nie powie ci nic takiego, co by miało na przykład uwielbić jakiegoś człowieka, wywyższyć jakiegoś człowieka, podnieść go do rangi jakiejś. Patrz, ja szanuję usługujących. Sam jestem pastorem, jestem usługującym, jestem człowiekiem, który wywiera wpływ na innych ludzi i jestem człowiekiem, który jest autorytetem dla innych ludzi. I to nie jest złe, to jest normalne. By było nienormalne, gdyby tak nie było. Mówię do ludzi z Ducha Świętego, ludzie mnie słuchają i przez to mówi Duch Święty do nich. Ale ja zawsze ludziom tłumaczę, że nigdy nie możesz mieć guru. Nie możesz mieć guru. Nie możesz. Bo jeżeli będziesz miał guru swojego coacha, tak? Będziesz miał jakąś wąską grupę nauczycieli tylko. Rozumiesz, o co chodzi? I ty będziesz tylko skierowany na to, tak? To ty się na tym poślizgniesz. Ja reklamuję nauczycieli. Ja mówię, ludzie, czytajcie Kenneta Hagena, czytajcie Dereka Prince'a, czytajcie Johna Austina. Ja reklamuję tych ludzi, tak? Dlaczego? Bo to są nauczyciele, którzy odeszli z tego świata i zostawili doskonałą spuściznę. I mówię, trzeba być debilem, żeby z tego nie wziąć. Zgadza się? A więc prosta rzecz. Natomiast ja do ludzi zawsze mówię, miej wzgląd na to, że tylko Jezus ma być uwielbiony w twoim życiu. Co też pozwala mi robić jaką rzecz. Jeżeli któryś z nauczycieli pada, tak, to ja nie padam razem z nim. My tak wychowujemy ludzi. Że czy my jesteśmy, czy nas nie ma, wy zawsze bądźcie. I kiedy zakładamy kościoły, wspomagamy kościoły i otaczamy opieką apostolską, to my zawsze mówimy tak, gdybym nawet ja przyszedł tutaj do ciebie za jakiś czas i bym był w błędzie, tak? I bym głosił ci innego Chrystusa, tak? To po prostu nie słuchaj mnie.
mimo że do tej pory zrobiłem bardzo dużo dla Ciebie. To Ty nie słuchaj mnie wtedy. Bo cała chwała należna jest Jezusowi. Co robi dalej Duch Święty? Ewangelia Jana 16:13, zapisz sobie. Wprowadza nas we wszelką prawdę. Kto nas wprowadza Duch Święty? We wszelką prawdę. Prawda. Wiecie, co to jest prawda, przyjaciele? Niesamowicie piękne słowo. Ono się różni bardzo od słowa kłamstwo. Prawda to jest to, co jest rzeczywiste, rzeczywiste, rzeczywiste. Prawdziwe to znaczy rzeczywiste. Rzeczywiste. Prawdziwe to znaczy rzeczywiste. Na przykład, czy wiecie o tym, że miłość zawsze jest związana z prawdą? Zawsze. Nie ma czegoś takiego, że miłość jest niezwiązana z prawdą. Na przykład, jak ktoś kłamie, ktoś, wiecie, pewnie z tym się zderzyliście, bardzo dużo o was, że ktoś inaczej głosi, a inaczej żyje. Zgadza się? Wiecie na przykład, dlaczego wielu przywódców w Kościele nie chce mieć relacji głębokiej z innymi wierzącymi? Ponieważ inaczej żyją niż mówią. Rozumiesz mnie? Inaczej żyją niż mówią. My nie boimy się mieć relacje z ludźmi. W ogóle się nie boimy. Wiecie dlaczego? Bo tak żyjemy, jak mówimy. Nie ma naraz haka. I koniec. Czy się to komu podoba, czy się to komu nie podoba. Ja nieraz komuś mówię, jak chcesz zobaczyć, jak żyję, ja naprawdę jestem w stanie, powiedzmy, tydzień czasu u siebie, ciebie nocować, żyj i przyglądać się, jak ja żyję. Ja ci zapłacę za bilet z każdego miejsca w kraju. Jeżeli masz takie parcie, rozumiesz na to, nie ma problemu. Nie mam, powiedzmy, warunku, będziesz spał tam na materacu w kuchni, ale zobaczysz, że ja tak żyję, jak mówię. Tak właśnie żyję. Ja tak właśnie żyję. Jestem prawdziwy. W tym jest między innymi moja siła, że jestem prawdziwy. Duch Święty to Duch prawdy. Amen. Prawdy. Prawdy. Tylko prawdy. Prawdy. Jak się robi komuś pryszcz, pryszcz. W szkole często powtarzam to dziewczynom, jak mówię, dziewczyny, wstajecie rano, macie pryszcz. I wtedy jest akcja pryszcz. Jak się ma 16 lat, to jest akcja pryszcz. I akcja pryszcz wygląda tak. Normalnie grzywka była tam, a teraz będzie tu. Będzie tutaj więcej fluidu. I ty pójdziesz do szkoły i ty będziesz świetnie miała zakamuflowany pryszcz. Nikt się nie domyśli, że masz pryszcz. Oprócz ciebie. Cały czas ta prawda będzie cię świdrowa. Pryszcz. Pryszcz. Spadną moje notowania. Pryszcz. Pryszcz. A zrób prostą rzecz. Nie połóż podróż, odsłoń grzywkę. Wejdź z pryszczem. Wiesz, o co chodzi? Obnaż prawdę. Obnaż prawdę. Wiecie, jak najlepiej, co najlepiej jest robić? Obnażać prawdę. Ja pamiętam, jak Norbert kiedyś mi składał świadectwo, jeszcze wrócę do tego nieszczęsnego pedofila, że on był zniewolony, wiecie, do jakiego momentu, póki nie zaczął wyznawać publicznie, że to nastąpiło. Bo wiecie, gwałt zostawia na człowieku traumatyczne przeżycia. Tak? Przeróżnego rodzaju. Ja pamiętam, jak wyszedł na przepustkę Norbert, to był początek też właściwie jego drogi, wtedy już był nawrócony czas dosyć spory, ale jakby takiej drogi za Bogiem, był to też początek jego. I Sara była malutka, dopiero co się urodziła, nie wiem, ona tam miała, 8 miesięcy miała. No i wyszedł na przepustkę z więzienia, przyjechał do nas i my przy nim posadziliśmy Sarę. Sara to w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, wiesz, bo jak się ma 8 miesięcy, to się w ogóle nie wie, o co chodzi. Ale Sara siedziała sobie na luzie, wiesz, a on był sparaliżowany jak drąg. On miał taki defekt do dzieci, wiesz, o co chodzi, on się bał. Wiecie, o co chodzi, bo to jest traumatyczne przeżycie, które zostawia na psychice gruby ślad. Wiesz, a ja nawet nie miałem żadnych takich pomysłów wtedy, tam po prostu posadziłem Sarę, ale jakoś w pewnym momencie było tak, że my stoimy wszyscy, trzymam Sarę i mówię do niego, to weź ją potrzymaj, dałem mu ją na ręce, pro ciebie. A on, wiesz, dopiero on potem opowiadał mi o tym, dopiero, wiesz, jak on był uwalniany, jak przez Sarę Bóg uwalniał jego. I potem Bóg zrobił drugi manewr, kiedy on zaczął ujawniać. Kiedy on na przykład w telewizji publicznej po raz pierwszy przed kamerami powiedział, powiedzmy, że on był zgwałcony przez pedofila. Wiecie, co się stało? On złamał moc ciemności poprzez co? Poprzez ujawnienie. Prawda została pokazana na zewnątrz i przyniosła mu wolność. Co Jezus powiedział? Poznacie prawdę, a prawda was? Amen. I Duch Święty jest duchem prawdy.
Jest duchem prawdy. Jest duchem prawdy. A więc Duch Święty nie będzie wchodził nie będzie do ciebie mówił w sposób zakamuflowany i taki, wiesz, cwaniakowaty, nie? On będzie mówił prawdę o tobie, o innych. Zobacz, jakie masz, patrz, będzie taki numer. Rozmawiasz z kimś, wiesz, że to jest, tak, znasz człowieka, wiesz, że człowiek jest wierzący, że jest w kościele i że jest usługujący, prawda? Ale wewnętrznie masz takie przekonanie, które spychasz do tyłu, spychasz je. Wewnętrznie masz przekonanie takie: kurczę, gość jest zdemonizowany. Ojejejej, i męczy cię to. Ile razy się spotykasz z tym człowiekiem, wiesz, że gość nie działa w mocy Chrystusowej. Rozumiesz? Ale spychasz to, no jakże mogę tak myśleć? Diabeł przychodzi do ciebie, no co, sędzio? Nie osądzaj. Ty pokutujesz wieczorem, mówisz: Panie, przepraszam cię, że miałem złe myśli o bracie czy o siostrze. Panie, zmiłuj się nade mną. Ale następnego dnia go widzisz i masz te same odczucie. Tłamsisz go. Powiem ci coś. Wiesz, co robisz? Zduszasz głos Ducha Świętego. Duch Święty do ciebie mówi właśnie. Ty go nie osądzasz. Ty, żebyś mógł, to byś go na rękach nosił. Ty, żebyś mógł, to byś mu nogi wycałował. Ty, żebyś mógł, to byś się z nim podzielił pieniędzmi. Ale masz odrazę jakąś w duchu do tego człowieka. Rozumiesz? I nie umiesz tego opanować. I ulegasz duchom potępienia. I spowiadasz się codziennie, razy tego brata widzisz. I mówisz: co jest? Prawda jest. Ja na przykład przyjmuję taką prawdę i mówię: w porządku, Boże. Od razu jak przyjmę taką prawdę, że ktoś tak ma, to mówię: Panie, zachowaj mnie teraz od ludzi przewrotnych i złych. Ogłaszam ochronę Jezusa nade mną. Ogłaszam asystę aniołów, kiedy będę z tym człowiekiem rozmawiał. Panie, daj mi teraz język mędrców, abym go wprowadzał w Twoim imieniu we wszelką prawdę. I koniec. I zeżyję z tym człowiekiem. Mogę teraz oprzeć się o niego. Okej. Ale znam prawdę. Znam prawdę. Nie nazywajmy prawdy fałszem, a fałszu prawdą. Nie nazywajmy, bo przeklęty jest ten, co Boże mówi, kto tak robi. To nazywa zło dobrem, a dobro złem. Okej? Nie róbmy tego. Duch Święty to Duch Prawdy. Wprowadza nas we wszelką prawdę. Duch Święty przekonuje nas. O czym? O tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał. O tym, że sprawiedliwość jest w Jezusie. O tym, że szatan jest osądzony. Ktoś mówi: jakim prawem ty urągasz diabłu? Czemu ty to robisz? Ja mówię: ja ogłaszam sąd nad diabłem. Przekonuje mnie o tym Duch Święty. Jak mam się wyrażać o szatanie? Mówię, że to szmaciarz, bo to szmaciarz. Jak mam mówić o nim? Że jest fajny? To śmieć. Szatan jest śmieciem. Śmieciem. Teraz ci z was, którzy macie dyskomfort wewnętrzny, w związku z tym, co powiedziałem, to są duchy religijne, chcę, żebyś powiedział. W tej chwili twój umysł na to, co powiedziałem, jeżeli masz dyskomfort, to duchy religijne spruły ci głowę. Musisz się pozbyć duchów religijnych. Teraz ci przychodzi list Judy do głowy. Jak możesz urągać szatanowi, skoro aniołowie mu nie urągali? Ja nie jestem aniołem. Przepraszam. Żaden anioł nie ma Ducha Świętego, ja mam. To bo Boże mówi, że jestem jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Czyż nie wiecie, że bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże? Jesteś jak Bóg przez małe B, jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha. I możesz uwalniać sąd przeciwko szatanowi. Ja kiedyś szatanowi postanowiłem przeczytać kawałek Ezechiela, a potem go poprawiłem Izajaszem. Zamknąłem się w swojej komorze, wziąłem Biblię i mówię: ci teraz łachudro Biblię poczytam. Bo byłem tak atakowany, mówię: ja cię zaraz robię robotę. Otworzyłem, zacząłem mu czytać. No, mówię, spadłeś! Gwiazdo poranna, synu jutrzenki, leżysz, mówię, w grobach razem z królami. Poczytałem mu Biblię. Rozumiesz? Jak mu skończyłem czytać, to już odszedł ode mnie. Rozumiesz? A czemu miałem mu nie czytać Biblii? A kto powiedział, żeby diabłu Biblii nie czytać? Dlaczego nie? Rozumiesz? Kiedyś stałem w swojej komorze i ogłaszałem, mówię, że Bóg mu zęby wybił. To z psa. To z psa. Psa mu cytowałem.
A wiecie dlaczego? Cytowałem mu ten psalm. Wiecie, że w duchu rzeczy duchowe mają znaczenie. Zęby są symbolem siły, która doprowadza do tego, że pokarm jest chwytany, miażdżony i trawiony. A Bóg mówi, wybiłem mu zęby. On jest szczerbaty. Pastor Darek Mach z Kościoła Słowo Wiary w Gdyni, bardzo fajny człowiek i bardzo fajny kościół będzie w Gdyni, to go odwiedzicie, Słowo Wiary, powiedział taką rzecz. Jak chodziłem do mojej żony, jeszcze była moją dziewczyną wtedy, chciałem smalił tam cholewki do niej i musiał przechodzić przez taki kawałek drogi i tam zawsze za ogrodzeniem był taki duży pies, który szczekał na niego. I on mówi, ja tak sobie zawsze chodziłem, jak on stał za tą bramą, to ja do niego. I on, jak on mnie tylko widział, to już leciał. Mówi, ja zawsze tą samą drogą chodziłem. I kiedyś sobie tak idę, patrzę, bramę otwarta. O, co nie ma? Mówi, ja, nie ma problemu, idę sobie dalej. Mówi, ale jakoś moja wiara zaczęła spadać. Patrzę, tu jest takie jeziorko. Mówię, tu jest jeziorko. Tutaj jakaś siatka. Mówię sobie, wiesz, jakby mnie tu pogonił teraz, mówię, to po prostu, wiesz. Idę tak sobie, idę i się boję, mówię, idę. Patrzy, jest. Ojej, mówi. Przyspieszam, zaczyna biec. Zaczyna biec. Mówi, biegnie, biegnie za mną. Leci, leci, permędzie, mówię, o Boże, co ja mam zrobić? I Bóg zaczyna do niego mówić, no jak co zrobię? Przycisnął się ten człowieku. I on się odwrócił, ten pies do niego dobiega. I on mówi, stój! No nie? A ten pies usiadł, powiedział, patrzy się. I Darek zobaczył jedną rzecz, że jest to tak stary pies, że nie ma żadnego zęba. Nawet gdyby nie mówię ukryć, to nic by nie stało. I Bóg mu dał wtedy objawienie. Bóg Darkowi dał objawienie. Bóg mu pokazał, taki jest szatan. Robi wiele szumów. Twoja wiara spada. Już chcesz uciekać. Już widzisz, że sytuacja cię załamuje. Kurczę, biegniesz, lecisz, rozumiesz? On biegnie za tobą, rozumiesz? Czego on chce? On chce, żeby to coś cię zżarło, bo on sam nie może cię zeżreć, gdyż Pan mu wybił zęby. Amen. Księga Objawienia mówi, że on jest ranny. Bestia jest ranna. Ma śmiertelną ranę. Zgadnijcie, kto mu ją zadał. Amen. Wiecie kiedy? Jak 3 dni był w krainie śmierci. On tam znokautował szatana. I ja mu teraz to przypominam. Mówię, coż Maciarzu, przegrałeś na ringu, co? Leżysz i kwiczysz. Bo ja jestem po stronie zwycięzcy. Amen? Amen. Jak się ma po swojej stronie króla, to można do wrogów tak mówić. To całkiem przyjemne. Rozumiesz? Cóż piękniejszego niż urągać wrogowi. Po prostu. A więc Duch Święty przekonuje cię o klęsce szatana. On przekonuje cię o klęsce szatana. Będziemy mieli pół godziny przerwy. Wywietrzymy akurat tutaj salę. Tak. I skończymy to i zamkniemy dzisiejsze spotkanie tematem, który pomoże nam te rzeczy.